Władze Tczewa zapraszają na wielkanocne spotkanie tczewian, które odbędzie się w sobotę 23 marca, czyli dzień przed Niedzielą Palmową, o godzinie 11 na skwerze przy fontannie na Suchostrzygach przy ulicy Żwirki. Co przygotowano dla uczestników imprezy? W tym roku odbędzie się ono 23 marca, w sobotę, tydzień przed Wielkanocą, w stałym miejscu, czyli w rejonie ulicy Żwirki, tam na skwerze przy fontannie. Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do dzieci i taką integralną częścią jest konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną. Jak zwykle trzy kategorie, a więc przedszkola i świetlice środowiskowe, druga kategoria to są szkoły podstawowe i trzecia kategoria pozostali mieszkańcy czy grupy mieszkańców, stowarzyszenia. W każdej kategorii pula nagród to jest 1000 zł. Także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego oczywiście mnóstwo atrakcji dla dzieci, warsztaty artystyczne przygotowują i Fabryka Sztuk, i Miejska Biblioteka Publiczna. Będą występy podopiecznych Agaty Sowy, będzie poczęstunek, zupa chrzanowa. Będą też drobne upominki dla dzieci, także serdecznie zapraszamy całe rodziny 23 marca o godzinie 11.